Szanowni Państwo, dzień dobry. Ja nazywam się Jacek Karnowski i mam zaszczyt poprowadzić ten panel dyskusyjny zatytułowany Kogo obchodzi historia w ramach Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Wspaniała impreza. Jest z nami dyrektor Arkadiusz Gołębiewski. Myślę, że brawa jeszcze raz się należą. Człowiek jest wyraźnie skromny, ale człowiek, bez którego tego wydarzenia by nie było. Oczywiście nie byłoby to wydarzenie tak piękne, gdyby nie również wysiłek i pomoc wielu innych osób. Nasz panel, jak Państwo widzą, jest bardzo bogaty. Mamy imponującą galerię gości reprezentujących bardzo ważne instytucje. Przedstawię Łukasz Kamiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski. Jest z nami również pan Krzysztof Dudek, dyrektor Narodowego Centrum Kultury. Dodam, że współgospodarzem tego spotkania jest właśnie Narodowe Centrum Kultury. Jest z nami pan Sławomir Frączak, dyrektor Muzeum Katyńskiego. Jest z nami pan Janusz Kotowski, prezent Ostrołęki. I co ważne, inicjator Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Witamy również pana Karola Mazura, szefa działu edukacyjnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Witamy pana Marka Stępę, wiceprezydenta miasta Gdyni. Witamy Pawła Nowackiego, reżysera, publicystę, producenta telewizyjnego. My czekamy na pana Kazimierza Ujazdowskiego, byłego ministra kultury, europosła. Mamy informację, że jest w drodze, nie wiemy, czy uda się dotrzeć. Proszę państwa, panel jest bogaty, dużo osób, więc myślę, że przyjmiemy taką formułę krótkiej wypowiedzi. Prośba do szanownych panelistów, żeby się nie rozwodzić. Ja postaram się tutaj wskazywać, jeżeli uznam, że czas jest przekroczony. Temat jest prosty. Kogo obchodzi historia? Oczywiście możemy na to spojrzeć od różnych stron. Od strony instytucjonalnej, od strony państwowej, samorządowej, no i oczywiście od tej najważniejszej strony obywatelskiej, od strony Polaków, czy Polacy są zainteresowani historią. My często mówimy, że polskość jest wieczna i zawsze przetrwa, ale wiemy też, że są przypadki pamięci, które umierają, jeżeli nie idzie za nimi wysiłek, troska, nic nie jest dane raz na zawsze. Myślę, że zgodzimy się, że mamy takie poczucie, że w takiej sinusoidzie pamięci, niepamięci, snu, aktywności, no jesteśmy gdzieś na górze, w takim dobrym okresie, czego również ten festiwal jest dowodem, ale to też nie jest dane na zawsze, to dobre momentum, że tak powiem. No jest w Polsce zmiana, widoczna również w rzeczywistości politycznej, ale nie tylko, w pewnym budzeniu się Polaków. Myślę, że też należy powiedzieć, że czasami możemy ulegać złudzeniu, spotykając się z ludźmi, którzy myślą podobnie. Mamy wrażenie, że ten kocioł dobrych emocji patriotycznych rzeczywiście ma wysoką temperaturę, że to buzuje. Nie widzimy tej rzeczywistości, która wygląda inaczej. A są przecież całe grupy, w których no, podstawowy kod kulturowy wydaje się kruszeje. Ja na przykład ostatnio, już moje pokolenie wysyła dzieci do szkoły, słyszę opowieści, prawda, jak to rodzice na akademiach szkolnych nie potrafią zaśpiewać pierwszej zwrotki hymnu narodowego i wręcz śmieją się z tego hymnu. Więc ta pamięć jest bardzo różna i raczej te negatywne takie całe grupy, negatywne zjawiska powinny, myślę, nas martwić. Zacznę od takiego pytania, z prośbą o ogólną ocenę. Jak widzicie panowie kondycję polityki historycznej? Mija właśnie dzisiaj dokładnie 10 lat od wyboru 2005 roku. Nie chodzi mi o kontekst wąskopolityczny, ale to był wówczas taki moment, kiedy była powszechna zgoda, że państwo polskie musi dać ten impuls polityki historycznej. Zaczęło się bardzo dużo dobrych inicjatyw, dobrych spraw. Później to zostało częściowo przerwane, częściowo również, trzeba to powiedzieć, kontynuowane. Nie wszystko zostało zmarnowane. Gdzie dziś jesteśmy? Mamy wciąż toczącą się niestety dyskusję o tym, czy polityka historyczna ma sens, czy powinna być praktykowana. Są głosy, że w ogóle nie powinna być. Chociaż myślę, że przy tym zderzeniu z kłamstwem, z którym styka się Polska na arenie międzynarodowej zwłaszcza,
no te głosy są w oczywisty sposób nieracjonalne. Proszę o takie 5 minut definicji, gdzie jesteśmy, kogo obchodzi historia, jaka jest kondycja naszej polityki historycznej i może najważniejsze, co powinniśmy zrobić, korzystając z tej koniunktury na wielu polach, również spodziewanej koniunktury polityki historycznej, koniunktury politycznej, koniunktury dla właśnie historii, zainteresowania historią, promocji patriotyzmu. Jako pierwszego wywołuję do głosu pana prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Łukasza Kamińskiego. Śpieszę z mikrofonem. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję bardzo. To bardzo wiele wątków pan redaktor poruszył. Może odniosę się najpierw do tej kwestii polityki historycznej. Oczywiście to jest w sobie dość zaskakujące, że to sformułowanie polityka historyczna budzi tyle emocji w Polsce, tyle oporu, sprzeciwu. To jest jakiś fenomen, który należałoby zrozumieć, bo na przykład polityka kulturalna w ogóle nie budzi emocji, a przecież można by dokładnie tych samych argumentów używać, których używają przeciwnicy polityki historycznej przeciwko polityce kulturalnej prowadzonej przez państwo. Jeśli państwo nie będzie prowadzić polityki historycznej, to ona i tak będzie istniała. Tak? Bo trzeba o tym powiedzieć, że polityka historyczna tak naprawdę ma bardzo wielu uczestników. Oczywiście państwo powinno odgrywać bardzo istotną rolę, ale tą rolę odgrywają samorządy. Jesteśmy w Gdyni, to jest przykład samorządu, który znakomicie pokazuje, jaka jest rola samorządu w polityce pamięci, w polityce historycznej. W polityce historycznej jest miejsce dla organizacji pozarządowych, muzeów, no, mediów, ogromnej ilości podmiotów. W jakim miejscu jesteśmy? Myślę, że jesteśmy w dobrym momencie. W momencie, który daje nam dużą szansę. Bo po pierwsze mamy już wiele instytucji powstaje, czyli mamy pewną bazę, na której możemy oprzeć naszą politykę historyczną. Mamy wielu bardzo wspaniałych ludzi z bardzo różnych dziedzin, nie tylko historyków, ale publicystów, ludzi w kulturze, którzy rozumieją ten problem i są gotowi się angażować. I przede wszystkim mimo tych wszystkich niuansów, o których pan redaktor mówił, myślę, że mamy bardzo duże zainteresowanie społeczne. Jeśli porównamy sytuację właśnie nawet z tym okresem sprzed 10 lat, stopień zainteresowania historią w ogóle, a historią najnowszą w szczególności, to budzi wielką nadzieję. To w sumie tworzy wielki kapitał, który możemy w tej chwili spożytkować. Właśnie połączenie tej bazy instytucjonalnej, ludzi oraz chęci udziału sporej części społeczeństwa. Także to jest jakby najkrótsza diagnoza, jaką jest. Panie prezesie, jak pan myśli, co należałoby zrobić w tych kolejnych latach, żeby te sukcesy, ten potencjał, także tę bazę społecznikowską, prawda, utrwalić i pchnąć tak do przodu, żeby i te powiedzmy wyspy obojętności również zlikwidować, żeby to miało rzeczywiście solidne fundamenty? Myślę, że trzeba zacząć od wytyczenia celów, bo jakbyśmy teraz spojrzeli na tą dobrą, jak powiedziałem, sytuację, no to jednak jest to sytuacja, gdzie mamy wiele instytucji, wiele osób, wiele środowisk, wiele inicjatyw, które często współdziałają, ale tak naprawdę nie mamy za sobą dyskusji, co chcemy osiągnąć. Tak? Bo jeśli polityka historyczna ma zmierzać do jakiegoś celu, zarówno w wymiarze zewnętrznym, jak i w wymiarze wewnętrznym, to musimy wyznaczyć sobie pewne cele i wówczas wpisać jakby tą całą aktywność. To jest pierwsza rzecz. A dwa, żeby ten wielki potencjał nie został zmarnowany, muszą być pewne mechanizmy wspierania też chociażby działalności społecznej. Myślę, że w tej chwili to jest największy brak, że nie mamy zbyt wiele. Oczywiście są chociażby projekty Narodowego Centrum Kultury, natomiast w skali potrzeb to bardzo ważnym elementem, którego brakuje, to jest zapewnienie pewnych stabilnych mechanizmów, bo działalność społeczna, jeśli będzie cały czas napotykować na różnego rodzaju rafy, problemy, to może się ten kapitał jednak osłabić, przynajmniej jeśli nie wyczerpać. Więc moim zdaniem, po pierwsze, potrzebujemy jakiejś wizji, co tak naprawdę chcemy osiągnąć, tak jakie na przykład wartości chcemy szczególnie wyeksponować, jeśli mówimy o dotarciu do młodego pokolenia, czy właśnie dotarciu do tych, którzy są w tej chwili obojętni.
i dwa, stworzenie takich mechanizmów, które podtrzymają i rozwiną tą działalność społeczną, bo też nie możemy, jeśli ta działalność będzie tylko działalnością państwa albo tylko działalnością samorządów, to wcześniej czy później ta obojętność będzie narastać. Tutaj musi być jak największy udział aktywności społecznej. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu pana Roberta Kostro, dyrektora Muzeum Historii Polski. Bardzo dziękuję. Jeśli chodzi o taki krótki bilans, ja myślę, że mimo tych zmian politycznych, chociaż klimat się po 2007 roku pogorszył dla wielu inicjatyw takich dotyczących polityki historycznej, to jednak wiele ważnych projektów zostało przeprowadzonych. Myślę tutaj zwłaszcza o tym swoim pole muzeum, to znaczy myślę, że i budowa Muzeum Polin, i budowa ECS-u, Europejskiego Centrum Solidarności, to są dobre rzeczy na tym polu. No to, co było największym problemem, oczywiście, to brak Muzeum II Wojny Światowej i wydawało się, jeszcze na początku tego roku, gdyby ktoś mnie szczerze zapytał, czy wierzę w to, że ono powstanie, to bym powiedział, że powstanie, ale nie w tej dekadzie, czy w tej, myślę, licząc od dzisiaj. Dzisiaj jestem już optymistą, to znaczy wszystko wskazuje na to, że się to uda znacznie szybciej niż myślałem jeszcze kilka miesięcy temu, bo rzeczywiście w lipcu rząd uchwalił ten wieloletni plan finansowy. Nie dyskutuję, czy to kontekst wyborczy i tak dalej, ale to po prostu ważne, że to po prostu jest i ja się z tego cieszę. I bardzo się cieszę, bo to też jest zasługa po prostu wielu ludzi, którzy nas wspierali, bo to nie jest tak, że to była decyzja podjęta po prostu tak z siebie, ale również dlatego, że media wspierały nas, że nas wspierały rozmaite stowarzyszenia, że nas wspierały bardzo wiele również głosów politycznych w tej sprawie. Więc ja myślę, że tutaj bardzo wiele się zmieniło, ten krajobraz się zmienił. Brakuje mi jeszcze kilku ważnych elementów do tego krajobrazu muzealnego. Myślę, że Muzeum Ziem Zachodnich, ono co prawda w szczątkowej wersji powstaje we Wrocławiu ze środków miejskich jako ośrodek pamięć i przyszłość. Będzie zagospodarowana zajezdnia, ta, która była tym miejscem, takim bastionem Solidarności w latach 80. I to jest w mniejszej skali oczywiście niż miała powstać całe to przedsięwzięcie, ale myślę, że to jest początek i jeśli będą korzystne sytuacja polityczna i finansowa, to zostanie rozbudowane. To wydaje mi się wielki problem. No, warto myśleć o Muzeum Kresach i o Muzeum właśnie Żołnierzy Wyklętych. To, co wydaje mi się jest największą słabością w tej chwili naszej polityki historycznej czy polityki pamięci, to uważam, że kwestia jakby relacji zagranicznych. To jest też najtrudniejsze. To znaczy ja uważam, że tu są dwa punkty, które muszą budzić zainteresowanie, no, zwłaszcza polskiego państwa. To znaczy po pierwsze praca ze środowiskami akademickimi za granicą. To jest trudne. Na przykład w pewnym momencie były pieniądze na polską katedrę na Uniwersytecie Columbia. Trwało wiele lat, zanim się udało obsadzić tę karierę. Więc to jest bardzo, bardzo trudny proces, ale wiele środowisk, chociażby ukraińskich, znacznie lepiej sobie z tym radzą niż Polacy, jeżeli chodzi o obecność na kluczowych uczelniach amerykańskich. I druga sfera, jeszcze w pewnym sensie trudniejsza, to znaczy kultura masowa. I tutaj kluczową rolę odgrywa oczywiście film, tylko że film jest film fabularny, tylko że film, a myślę tu o produkcjach hollywoodzkich, takich jak nie tylko Amerykanie robią, ale też chociażby Niemcy, prawda? Myślę tutaj o Walkirii chociażby. No to jest niezwykle kosztowne narzędzie i niezwykle też trudno jest po prostu tego typu film stworzyć i jakby kontrolować jego produkcję i zapewnić sukces. I to mi się wydaje ten obszar, który jest zadaniem na najbliższy czas do wypełnienia dla nas. Ale tutaj też są różne dobre efekty. Nie chcę się już chwalić, ale bo bym mógł, ale nie. Dobrze, to teraz pan dyrektor Krzysztof Dudek, Narodowe Centrum Kultury. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo.
kogo powinna obchodzić historia? Wszystkich powinna obchodzić historia. I ja dziękuję panu prezesowi Kamińskiemu za połączenie historii z kategorią polityki kulturalnej, bo uważam, że wiedza historyczna jest jedną z tych cech, która składa się na kompetencje kulturowe. A kompetencje kulturowe są nam potrzebne do tego, abyśmy się rozwijali. Świat współczesny pokazuje, że jest to jedna z najważniejszych rzeczy, jeśli chodzi o rozwój. Wiedza historyczna i kompetencje kulturowe po prostu pozwalają nam lepiej rozumieć to, co wokół nas się dzieje. I to jest też pytanie o to, czy będziemy na peryferiach rozwoju światowego, czy będziemy w centrum rozwoju światowego. Więc musimy wiedzieć, co się składało na naszą historię. Musimy mieć te podstawowe kompetencje, żeby lepiej rozumieć współczesny świat i żeby rozwijać siebie indywidualnie i nasze społeczeństwo. Panie dyrektorze, to jak to się dzieje, że tak często mamy wrażenie, że państwo polskie jest w najlepszym wypadku obojętne wobec tego postulatu, a chwilami wręcz no, wrogie, prawda? No, pamiętamy, że potrzebna była głodówka działaczy Solidarności po to, żeby zablokować eliminację no, pewnego programu historycznego ciągłego w szkołach średnich. No oczywiście, no ja jestem za tym, żeby historia była jak najbardziej obecna i w szkole, i w mediach, gdzie tylko się da, to powinniśmy tę naszą historię opowiadać. Natomiast chciałem zwrócić uwagę na to, że jest to proces właściwie taki, który się rozpoczął po 1989 roku. My dopiero teraz zbieramy owoce tych zaniechań. I ja chcę powiedzieć, że nie ma takich prostych narzędzi, które by ten zły stan w sposób jakiś radykalny poprawiły. Zgadzam się z diagnozą profesora Legutki, który mówi, że jeśli chodzi o historię współczesną, to mamy do czynienia z analfabetyzmem historycznym. Mam tutaj na myśli historię po 1945 roku. I te standardowe działania no tutaj nie dają szybkiego efektu. Dlatego jako Narodowe Centrum Kultury bardzo mocno kładziemy nacisk na to, co jest sferą popkultury. Bo to jest ten sposób, w którym możemy dotrzeć do świadomości Polaków, ale też do świadomości cudzoziemców, bo uważam, że tak jak powiedziałem o kompetencjach kulturowych jako ważnym elemencie rozwoju indywidualnego naszego i naszego społeczeństwa, tak samo o Polsce powinniśmy mówić w kategoriach marki. Marki, która też spełnia pewne parametry ekonomiczne. Marka jest czymś więcej wartym nawet niż materialne składniki, nie wiem, firm, korporacji i tak dalej. Powinniśmy o Polsce myśleć jako właśnie o dobrej marce i kreować taką politykę. Dlatego bardzo mnie martwią takie zjawiska, o których na przykład mówił Szewach Weiss w wywiadzie Rzeczpospolitej o parze młodych ludzi zwiedzających Auschwitz, gdzie dziewczyna pyta chłopaka, co jest napisane, a on mówi, że nie rozumie po polsku. Chodziło o napis Arbach nach Frei. Rok temu czytałem o sondażu francuskiego Twittera, gdzie zadano pytanie, kim byli naziści i 70% wskazań było na Polaka, na Polaków i tak dalej, i tak dalej. Musimy budować markę i uważam, że markę możemy budować najlepiej instrumentami kulturalnymi. Dlatego mam taki osobisty pomysł, żeby ambasadorem Polski, ambasadorem polskiej historii, polskiej kultury był Wiedźmin, który sprzedał się w przedsprzedaży, jest absolutnym hitem, tylko że opowiada jakąś zmyśloną historię fantazy, a uważam, że jest to doskonałe narzędzie do tego, żeby opowiadać o prawdziwej historii Polski. Stąd pojawił się kilka lat temu pomysł, mówiliśmy o tym na poprzednim panelu, żeby podnieść symbol Wielunia jako pierwszej ofiary II wojny światowej, cywilnej ofiary, bo taka ta wojna była, nie rycerskie starcie na Westerplatte, żeby Wieluń był na przykład polskim kandydatem do pokojowej Nagrody Nobla i żeby 1 września był dniem, międzynarodowym dniem cywilnych ofiar konfliktów zbrojnych i aktów terrorystycznych. I uważam, że takie efektowne, popkulturowe działania mogą przynieść konkretny efekt. Dziękuję bardzo. Teraz pan Sławomir Frączak, czyli Muzeum Katyńskie. Proszę o przekazanie mikrofonu, dociera. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Słucham z wielkim zainteresowaniem
myśli złotych moich przedmówców, ale jedna rzecz mnie niepokoi. Podstawowy problem, który sam sobie stawiam i postaram się na nie odpowiedzieć, to czy w ogóle Polska ma politykę historyczną. I tu mam wątpliwości, a żeby nie być gołosłownym, to może część z Państwa też pamięta. Ja pamiętam, bo byłem do cna poruszony, kiedy przy okazji premiery filmu Andrzeja Wajdy Katyń po głównym wydaniu dziennika telewizyjnego, ówcześnie rezydujący na krakowskim przedmieściu Bogdan Zdrojewski, minister kultury i dziedzictwa narodowego, przyznał się otwarcie, tak jak Państwa, na Państwa patrzę, że Polska przystępuje do budowy swojej polityki historycznej. O, to jest ciekawe. I teraz zadaję pytanie pomocnicze, a czy dokończyliśmy budowę? I tu mam, znowu powiadam, duże wątpliwości, bo o wszystkich działaniach, o których moi przemówcy przyzacnie mówią, to one są jak liany z czapy spadające do dołu. One wynikają z polityki historycznej. I najbardziej złota myśl, jaką tutaj usłyszałem, dla mnie przynajmniej, to jest myśl złota pana Kamińskiego, którego bardzo szanuję i cenię, że nawet gdyby nie było polityki historycznej, to polityki się będą tworzyć. Mini historyczne, a bardziej polityczne niż historyczne, ale też historyczne w jakimś kontekście. Więc jest pytanie zasadnicze, czy my mamy politykę historyczną, czy jej nie mamy. Jak sobie do Google wklikacie, przynajmniej kilka miesięcy, kiedy wybierałem się na Ukrainę z odczytem, wszedłem z zapytaniem polityka historyczna i wyświetliła mi się na pierwszym miejscu polityka historyczna Ukrainy. Polskiej polityki w Google'ach nie znalazłem. Wikipedii, przepraszam. Nie znalazłem. Więc jest coś niezwykle ciekawego, bo możemy tutaj mówić o pięknych działaniach i one są rzeczywiście, zresztą, proszę Państwa, przecież gdyby nie to, że takie działania są, w myśl Pana złotej myśli, to nie byłoby Muzeum Katyńskiego. Pomyślicie Państwo, że to takie bardzo chciane muzeum było przez lata? Było, ale nie było tak chciane, o czym najlepiej świadczy jego stan i kondycja do roku 2009. Najbardziej cieszy mnie to, i to jest mój wkład do tych kamyczków, które budują politykę, mam nadzieję, kiedyś zbudowaną do końca historyczną Polski, że uchroniłem 40 tysięcy artefaktów z grobu śmierci. I to jest najważniejsze w tym wszystkim. Bo gdybym się zastanawiał, czy jest to wkład w budowę polityki historycznej, to bym wpadł w taką euforię, żebym zapomniał o artefaktach, których miałem chronić. Ja powiadam, nie jestem wcale malkontentem, mam sporo optymizmu przez 40 ponad lat pracy muzealnej. Nauczyłem się patrzeć z pokorą i na sprawy polityczne. Jestem zresztą czynnym politykiem, piszącym politykiem nie jestem w ogóle, na szczęście. I Bogu za to dziękuję. Więc mówiąc wprost, jeżeli Panowie tu wszyscy siedzący uważacie, że mamy politykę historyczną, no to w porządku, to ja się mylę i będę w tym przekonaniu mylnym funkcjonował dalej, bowiem ja, Sławomir Zygmunt Frączak, magister historii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, w politykę historyczną państwa polskiego nie wierzę. Tylko tytułem ad vocem, bo myślę, że to wszystko, co my wcześniej mówiliśmy, nie jest sprzeczne z tym, o czym Pan mówił. To inaczej to, co mówiłem o strategii, tak? To jest kwestia, że mamy elementy polityki historycznej realizowane czy przez instytucje państwowe, samorządowe, przez stowarzyszenia społeczne. Natomiast jako państwo polskie nie mamy zdefiniowanego, czym ta polityka ma być i czemu ma służyć, jakie cele chcemy osiągnąć. To jest właśnie ta potrzeba, która jest w tej chwili przed nami, bo tak jak w każdej dziedzinie polityki, może jestem naiwny, ale wydaje mi się, że mimo wszystkich podziałów jesteśmy w stanie uzgodnić pewne punkty wspólne, do których dążymy. To teraz kończąc, dyrektor. Ja bym powiedział tak, że ta polityka w takim sensie takiej scentralizowanej strategii nie istnieje, natomiast ona oczywiście istnieje jako wypadkowa działań różnych i rządowych, i pozarządowych, i lokalnych, samorządowych. No, pamiętamy, że zaczęło się to
dużej mierze od budowy Muzeum Powstania Warszawskiego, które było inicjatywą samorządową. Ale też o wymiarze ogólnokrajowym, to doskonały moment. Proszę o przekazanie mikrofonu panu Karolowi Mazurowi z Muzeum Powstania Warszawskiego, dział edukacyjny. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu dyrektorowi Kostrze, że przypomniał o mojej instytucji. Faktycznie reprezentuję instytucję, która rozpoczęła bardzo ważny trend w skali globalnej, prawda? Znaczy, mam na myśli tutaj terytorium naszego kraju, że faktycznie od budowy Muzeum Powstania Warszawskiego zaczęło się zainteresowanie, żeby prowadzić podobną działalność, tworzyć podobne instytucje. Bo to też pokazało, jak nowoczesne, dynamiczne muzeum może wchodzić w przestrzeń społeczną, bo to o to chodzi, to prawda? Nie o to, że ludzie odwiedzają, tylko że się zmienia świadomość. To prawda i też, że muzeum nie musi być tylko instytucją, która pokazuje eksponaty, ale może być placówką kultury, która prowadzi szeroką działalność kulturalną, edukacyjną, edukacyjno-historyczną. I cieszymy się bardzo, że wiele instytucji, czy to muzealnych, czy kulturalnych, jakby poszło naszym śladem i odpowiadając na pytania pana rektora, to wygląda dość nieźle, prawda, że od 2004 roku, od kiedy Muzeum Powstania Warszawskiego istnieje, wiele instytucji poszło naszym śladem, więc można powiedzieć, że zaczęła się taka ofensywa, czasami stopowana, czasami oddolnie prowadzona na tym polu, ale zdaję sobie sprawę oczywiście też, że to jest pewien wymiar taki zewnętrzny, że my to widzimy, bo widzimy, prawda, mogę się chwalić, prawda, 500 000 zwiedzających muzeum. I to jest taki wymiar zewnętrzny, który nas cieszy, ale ja jestem też oczywiście perfrem, nauczycielem, więc zdaję sobie sprawę, że praca u podstaw jest zawsze permanentnym działaniem w szkole czy w innych placówkach. I tutaj nigdy nie można być zadowolonym, bo nigdy stanu zadowolenia nie osiągniemy, ponieważ praca szkolna i praca edukacyjna wymaga jakby zdobywania kolejnych przyczółków i przekonywania swoich podopiecznych, że mój przedmiot jest równie ważny jak inny i warto się tego uczyć. I zdajemy sprawę, bo oczywiście nikt też nie przepadał tak dobrze zwiedzających naszych, byśmy dokładnie powiedzieli, że osiągnęliśmy jakiś efekt wysokiego poziomu edukacji historycznej po wizycie muzeum, prawda? Więc my możemy tylko operować, że nas tyle odwiedziło, ale że zasieliśmy bardzo dużo, ale jeszcze do końca nie wiemy, ile to żniwa zebrało. Oczywiście w przekonaniu moim to żniwo jest, prawda? Bo jeśli faktycznie powstają książki, tygodniki i one są czytywane, to znaczy, że to zainteresowanie historią jest. To jest jedna rzecz. Ale oczywiście, tak jak mówię, no, my nauczyciele i osoby w instytucjach powinniśmy pamiętać o tym, że no, jesteśmy tymi nosicielami pamięci i nie powinniśmy wpadać w samozadowolenie, prawda? I przez cały czas szukać dodatkowych wyzwań i robić coraz więcej na tym polu. Jeśli chodzi o sytuację zagraniczną, no to tutaj faktycznie można powiedzieć, że tutaj powtórzę za moimi przedmówcami, że tutaj oczywiście jest dużo więcej do zrobienia. Nasze doświadczenia w tym względzie pokazują, że można na razie tworzymy pewne przyczółki, ale one jeszcze nawet nie są gotowe do robienia ofensywy na tym polu. Oczywiście naszym przyczółkiem było stworzenie wystawy w berlińskiej w 2014 roku na 70. rocznicę. No i oczywiście film Powstanie Warszawskie, ale już z tym filmem wiemy, że ona nie ma takiej skali rażenia, jakbyśmy chcieli ten film za granicą. Zrobiliśmy tą wersję też na rynek amerykański, z podpisami, nawet z postacią, bohaterem amerykańskim w tym filmie, ale to jednak nie przyniosło takiego efektu, jakbyśmy chcieli. Tu jest dużo do zrobienia i na tym kończę. Chciałbym temu aspektowi zewnętrznemu poświęcić jakby drugą turę, dlatego tutaj interweniuję. Teraz dwóch samorządowców, najpierw Gdynia. No, Gdynia jest tutaj miastem szczególnym, bo jest raz gospodarzem festiwalu, pomaga, no a też dała Polsce Muzeum Emigracji. Pan Marek Stępa, bardzo proszę. Na początku chciałem podziękować panu prezesowi IPN-u, który zaczął swoją wypowiedź na początku naszej rozmowy od kilku ciepłych słów na temat tego, co Gdynia robi w tym zakresie. Muzeum Emigracji jest może tutaj takim najbardziej jednoznacznym wkładem w tą istniejącą lub nieistniejącą, tak, ale w sensie formalnym nieistniejącą polską politykę historyczną.
bo czy ona istnieje w sensie jakiegoś zebranego i uchwalonego przez takie czy inne gremium dokumentu, czy ona istnieje tylko jako suma mniej lub bardziej spontanicznie podejmowanych działań przez różne instytucje, to ona jednak istnieje, tak? I pewnie to Muzeum Emigracji będzie taką jedną z takich instytucji, która na tym szczeblu może się liczyć. Ale poza tym to chciałem powiedzieć, że nasze działania z punktu widzenia polskiej polityki historycznej no, mogą mieć raczej charakter jedynie przyczynkarski. Natomiast chcę powiedzieć, że my świadomie prowadzimy swoją gdyńską politykę historyczną i odpowiedzieć na pytanie, po co, czemu to ma służyć. Otóż jesteśmy przekonani, że wielkie cele, ważne cele może uzyskiwać wspólnota spojona, wspólnota spoista, a spoiwem, takim bardzo ważnym spoiwem, jednym z ważnych spoiw jest właśnie historia takiej wspólnoty. I dlatego dla nas bardzo ważna jest historia Gdyni. Gdyni łatwo, prawda? Ziemie zachodnie, północne. Łatwo jest, bo jest tam krótka, tak? To co chce pan powiedzieć? Kończy się niemieckością, no, niestety często. Chcę powiedzieć, że ta historia na użytek bycia spoiwem wspólnoty może być trochę mniej lub bardziej zmitologizowana. Ważne jest, bo to nie jest historia jako dyscyplina akademicka, tylko właśnie jako rodzaj tego spoiwa. W tym wymiarze popularnym zawsze jest jakieś, prawda, uproszczenie. Jest uproszczenie. Ja chcę tylko powiedzieć, żeby nie zabierać zbyt dużo czasu, a tym, którzy mogą się zastanawiać, co to ja mam na myśli przez uprawianie tej gdyńskiej polityki historycznej. Chcę powiedzieć, że tak, wspieramy badania naukowe, tak, wspieramy akademików, którzy podejmują takie tematy. Wspieramy, czy nawet organizujemy popularyzację dorobku tychże badań akademickich. Upamiętniamy osoby, wydarzenia, no i chronimy zabytki. Tak? To wydaje mi się, że to są takie działania, które angażują różne osoby z gdyńskiego samorządu, które wiążą się również z pewnymi kosztami, ale uważam, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze, bo one przyczyniają się właśnie do tego fenomenu gdyńskości, do tego, że gdynianie się poczuwają do bycia członkami tej gdyńskiej wspólnoty. Jesteśmy głęboko przekonani, że właśnie taka spoista wspólnota, mająca tą wspólną historię, czy może wspólny mit, ale jednak mająca coś takiego, no może też osiągać wspaniałe cele na przyszłość. Dziękuję bardzo. Teraz pan Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki, inicjator Muzeum Żołnierzy Wyklętych. No człowiek, który zrobił coś, co naprawdę ma wielki wymiar i coś, co imponuje, bo Ostrołęka nie zrobiła to własnymi siłami, to muzeum, prawda, panie prezydencie? Zaczynamy robić to. Serdecznie witam, proszę państwa. Oczywiście tu liczba pojedyncza, panie redaktorze, jest życzliwym nadużyciem, bo wiadomo, że zawsze pracuje grupa ludzi. Proszę państwa, jak ja bym miał powiedzieć, czy istnieje polityka historyczna państwa, to oczywiście wszystkie sprawy, które się dzieją, takie czy inne muzeum, to wszystko jest bardzo ważne. Natomiast gdybym miał powiedzieć, czy państwo polskie przez ostatnie lata, jestem wiele lat samorządowcem, wspiera to, co się dzieje w samorządzie, to odpowiadam, że w przypadku Ostrołęki nie wspiera. I nie mówię tego po to, żeby zwalniać siebie z odpowiedzialności, bo tak jest, drodzy państwo, że często samorządowców, zwłaszcza w małych miastach, wielu ludzi chce sprowadzić do tego, że naszym zadaniem jest łatanie ulic, wyrównywanie chodników. I to wystarczy. Często też jest takie oczekiwanie wyborców, że jak jest nowa ulica, to ktoś zauważy. A jeśli jest przypomnienie kogoś, kto oddał za nas życie, no to mówi się, że to dla tych takich nawiedzonych. I w moim przekonaniu pierwsza rzecz, która jest bardzo istotna, to to, żeby każdy, oczywiście państwowiec, minister, ale też samorządowiec uświadomił sobie, czy odpowiedział sobie na pytanie, czy zaangażowanie w przypomnienie ludzi, którzy za mnie oddali życie, jest takim dodatkiem do codziennej pracy, czy też jest czymś fundamentalnym. I w moim przekonaniu musimy odkrywać tutaj swoje zadania każdy. Nie tylko nauczyciel, historyk, nie tylko dyrektor muzeum, nie tylko minister czy szef IPN-u, ale też każdy tam, gdzie jest. I dlatego wydaje mi się, że w samorządzie jest bardzo dużo do zrobienia, choć często zostajemy sami. My tego w Ostrołęce bardzo mocno doświadczamy,
ale to nie znaczy, żeby powiedzieć, no skoro nam nikt nie pomaga, to zostawmy państwu politykę historyczną, a my zajmijmy się owymi chodnikami. Dlatego to oczywiście nie jest próba jakby stwierdzenia, że w Ostrołęce zrobiliśmy już wszystko, ale są pewne kroki, ale samodzielne. Gdy zmienialiśmy ulice, wywalaliśmy różnych czerwonych zbrodniarzy, to państwo polskie nic nie pomogło, wręcz przeciwnie. Przedstawiciele partii rządzącej w ostatni wieczór się wycofali, bo mówili, że no przecież będzie ustawa państwowa. No do dzisiaj jej nie ma, mimo wieloletnich zapowiedzi, że to będzie wskazanie, kto może być patronem, kto nie. Przegrywa się wtedy na takich osiedlach teoretycznie, bo ludzie ogólnie nie lubią zmian i mówią, trzeba dowód wymienić, czy prawo jazdy, czy coś, ale trzeba to robić. I ostatecznie samorządy mogą to zrobić, choć wiemy doskonale, że w wielu miejscach w Polsce jest różnie. Gdy chodzi o patronów ulic, myśmy nie tylko wymienili tych, którzy na to nigdy nie zasługiwali, ale też jeśli dzisiaj ktoś od strony Warszawy wjeżdża do Ostrołęki, to może spojrzeć na Rondo Łupaszki, gdzie indziej jest ulica Pileckiego, gdzie indziej Cieplińskiego, gdzie indziej Dekutowskiego i wielu innych. To jest dobra baza, żeby z młodzieżą, żeby z dziećmi rozmawiać. Jeśli dajemy imiona szkołom, to jest na przykład gimnazjum imieniem Inki Siedzikówny. Oczywiście jest też z całym szacunkiem Mickiewicz, Słowacki, ale dla gimnazjalistów to są dalsze postacie. Stąd wydaje mi się, że jeśli nawet do końca nie doświadczamy pomocy, trzeba działać tak, jak to potrafi. W samorządzie jest wiele do zrobienia, chociaż prawdą jest to, że my ciągle borykamy się z pytaniem, czy spróbować wesprzeć samorządowe stowarzyszenie, czy stowarzyszenie, które działa pięknie, bo stojące jest wielu fantastycznych ludzi, którzy naprawdę czas swój oddają temu, żeby o Polakach najwybitniejszych, niezwykłych, zapomnianych często pamiętać, ale często to jest dylemat, czy faktycznie wyremontować kawałek ulicy. I wreszcie kończę już. Bo wydaje mi się, panie prezydencie, że taka tak zwana ideologia samorządowa, która istnieje, ona niestety ma taki wymiar nie tylko dobrej troski o miejsce, gdzie żyjemy, ale ona jest też takim no, zredukowaniem, prawda, polskości. Że te samorządy tak wręcz uważają, ja mam takie poczucie, jeżdżąc po kraju, że wiele samorządów uważa wręcz za niestosowne, żeby one się zajmowały polityką historyczną, pomnikami. No, że myślę, że pan jest tutaj wyjątkiem, ale... Ja myślę, że to jest problem... Tak, tak, na pewno to nie można osobno traktować, bo wielu ludzi się angażuje, tylko jakby ciągle to starcie, zwłaszcza w uboższych regionach, jest bardzo poważne. Myśmy na przykład, jeszcze raz wrócę na sekundkę, gdy wymienialiśmy patronów ulic, choć brzydko to brzmi, to była też konkretna pomoc. Samorząd na przykład wspierał tych ludzi, którzy są w trudniejszej sytuacji i nawet zakup zdjęcia był pewnym problemem. To trzeba obudować, w moim przekonaniu tak, żeby złagodzić i zabrać argumenty tym, którzy za 11 zł za zdjęcie gotowi byliby się pobić i powiedzieć, że oni w imieniu obrońcy ludu są straszni, bo nie chcą wydatków. Ale myśleć, jak być skutecznym również w tym zadaniu. Skutecznym, ale też jeszcze na sekundkę wrócę, jeśli prosiliśmy mieszkańców, żeby przyjęli nowego patrona, to była też informacja. To było tak, że każdy do domu dostał informację, kto to jest Pilecki. To nie było tak, że wymyślił sobie prezydent albo ktoś inny. Nasze muzeum, które powstaje w Bólach i to jest zupełny początek, jest nie jakimś jednostkowym wybrykiem. Jest to w moim przekonaniu po pierwsze powinność. Skoro państwo polskie dotychczas tego nie zrobiło, to trzeba dać impuls samorządzie i wierzyć, że ktoś w Polsce też decydujący zechce pomóc. Myśmy złożyli projekt, ale ekipa pana ministra, ministra Zdrojewskiego kategorii, tam był taki punkt oceny, zgodność z polityką historyczną państwa, naszemu projektowi dała 0 punktów. Czyli upamiętnienie żołnierzy wyklętych według państwa polskiego to jest 0 punktów. I dlatego to jest kolejność działań. To jest kolejność działań. Pan Zdrojewski oczywiście opowiadał, że to jest zły projekt, ale tak zdradzę, drodzy państwo, pisał ten projekt kolega, nie ujawnił się, bo nie mógł, z Platformy Obywatelskiej, który kilka projektów dobrych napisał i dostał punkty. Nasz nie mógł dostać punktów i to w takich warunkach. Nagły spadek formy. Właśnie, tego właśnie. Ale to jest pewne uwieńczenie działań i w moim przekonaniu nie wolno czekać, aż wszyscy w rządzie dojrzeją, tylko trzeba robić to, co można. My mamy stałą pomoc Instytutu Pamięci Narodowej. Bardzo dziękuję, panie prezesie.
współpracownikom pana i panu. Mamy też Fundację Pamiętamy Warszawską, która nam bardzo pomaga, ale często jesteśmy sami. Ale oczywiście się nie damy.